Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl. Witam was w piątym odcinku Zagrajmy w Dogs Life. Tak, jest to wszystko nagrywane tego samego dnia, co możecie zobaczyć po tym, że chociażby mam tą samą koszulkę. Więc teraz będzie mi zarzucane, że tak jak było, pierwsze dwa odcinki były w tej samej bluzie, to będzie mi teraz zarzucane, że w tej samej koszuli siedzę. Ale przepraszam najmocniej, jeżeli tęsknicie za moją czarną bluzą, ale jej teraz nie ubiorę, dlatego że po prostu jest za gorąco w domu. W ogóle nie wiem, ile jest stopni na dworzu, ale jest w miarę ciepło. Dobra, ostatnim razem w tym odcinku, ostatnim razem, co nam udało się zrobić, to że udało nam się przynieść koszyk z jajkami, żeby dzieciaki mogły rzucać w tego sprzedawcę jajkami, a my sobie przy okazji podbiegliśmy na szybkiego i podwędziliśmy kość. Również pies Hycla miał z nami tutaj pościg i uciekliśmy przed nim, dzięki czemu możemy teraz dostać się do następnej lokacji, ponieważ Hycel ma nas w dupie. No i tam standardowo te minigierki, które robimy z pieskami, to tego tutaj myślę, że nie muszę nadmieniać. No i jeszcze wcześniej, zanim tutaj przyszliśmy, mieliśmy musieliśmy, że tak powiem, Liska Chytruska ogarnąć. W sensie mniej więcej, gdzie on się tutaj czai, tam na farmhouse. No i w sumie to tyle, co chciałem powiedzieć chyba. Bo z tego co wiem, tylko tyle. A i jeszcze kartki dla tego farmera, co musieliśmy przynieść tym mniejszym psem. Dobra, że tak powiem, rzeczy, które robiłem wcześniej na bok, lecimy sobie dalej, więc papa piesku, papa hyclu, my sobie wskakujemy, wy mnie nie widzicie, papa, papa, ja was nie widzę, ja sobie jadę dalej, uhu. I dzięki czemu dostajemy się do nowej lokacji, a raczej do cutscenki. Would you care for a tissue, Wayne? Oh, mind your own beeswax, Dwayne. Hello, Dwayne speaking. Well, did you collect some nice clean Clarksville dogs? Yes, Miss Peaches. What about some nice clean mountain dogs from up at Lake Minnewawa? Not yet, Miss Peaches. Oh, fiddlesticks! Can't I trust you idiots to do anything? Sorry, Miss Peaches. Do you know what happens to idiots who disappoint me? Yes, Miss Peaches. Wayne? What? That was Miss Peaches. She says, why aren't we in Lake Minnewawa? Because, Dwayne, you are useless at reading roadmaps! Wait! Look! At last! A oni dalej są w Clarksville, w Center. A my teraz jesteśmy na Minnewawa, w lokacji pod nazwą Cave, czyli kawiarnia. Ej, to jest ten jak Chilliwawa. Wiecie. Różowa pantera. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu w nowej lokacji. Witam was w Minnewawa. Tak, świat numer 2 nazywa się Minnewawa. No i właśnie sobie będziemy teraz zwiedzali lokację. Z tego co słyszałem i z tego co się orientuję, to jest właśnie ten trochę dłuższy świat, więc trochę na dłużej tutaj pobędziemy. No ale spoko, jakby nie mam nic przeciwko. Lubię ogólnie zimę w grach, więc tym bardziej w Dogs Life lubię zimę, bo naprawdę ładnie tutaj to w ogóle wszystko wygląda. Mimo że w naszym świecie realnym nie lubię bardzo zimy, to tutaj zima jest taka bardzo fajna, nawet bym powiedział. I matko bosko, jak się ten Jake ślizga tutaj. Dlatego preferuję...
będzie nam, że tak powiem, zaserwowane to, że będziemy musieli drugim psem tutaj się poruszać po lodzie, ponieważ, tak, drugi pies jest bardziej przystosowany do lodu niż Jake. No i tutaj przy okazji są zielone zapaszki. A muzyka tutaj jest epicka, nie? Ojejku, jak lubię tutaj ten soundtrack, bardzo. Zrypałem, dlatego że przypadkowo uruchomiłem ten fioletowy zapach. Przez co wszystkie zapachy zniknęły. Najgorzej. Unikamy fioletowych zapachów, moi drodzy. Tych takich, wiecie, tych takich innych fioletowych. Dawaj. Jeszcze tutaj! Nice! I zaczynamy od wyścigu z tym drugim psem. On ma 20 kości, ja mam 49. Hehe, frajer. Nie no, dobra, nie będę cisnął. Ja lubię te pieski, wszystkie. Zresztą nie powinienem go cisnąć, dlatego że on mnie zaraz porobi. A skąd wiem, że mnie porobi? Zobaczycie. Ponieważ twórcy stwierdzili, że hehe, fajnie będzie, gdy sobie zrobimy tutaj wyścig na lodzie. A wiecie, Jake'a ciężko się kontroluje na lodzie, więc no. Więc proszę bardzo. Sami widzicie, co tu się odwala. Noż kurde, Jake! Że on zaraz będzie miał kurde 20, ty! Weź go dogoń! Ale on jakoś dziwnie powoli idzie, więc dobra. Nie ma tak dobrze, kurde. To, że nadgoniłeś mnie z liczbą, nie oznacza, że będziesz lepszy, kurde. Ja cię tu przegonię, zobaczysz zaraz. O, ta dziewczynka. Z tą dziewczynką będzie misja, która będzie wymagała po raz pierwszy, żebyśmy się udali do innej lokacji. Tak, ta dziewczynka będzie potrzebowała jednej rzeczy, która nie znajduje się w tej lokacji, ale znajduje się tutaj na wprost. W tym tunelu takim. Ponieważ tam jest druga lokacja i tam jest jeden artefakt, znaczy... Zacznijmy od tego, że to bardzo dziwnie brzmi, więc... Jeden przedmiot, który ta dziewczynka potrzebuje. No i teraz możemy kontrolować drugiego pieska i zrobić misję dla kelnera. Ponieważ kelner ma jeden bardzo problem. Wielki problem zresztą. A jaki to jest problem? Pewnie się zapytacie. Otóż ptaki przelatują nad tym oto, powiedzmy, kurortem. Taką restauracją na dworze. Whatever. I on bardzo chce, żebym te ptaki przegonił, ale nie Jake'iem, bo Jake nie da rady. Trzeba będzie tym drugim psem to zrobić. Ale to spokojnie. Najpierw ogarnijmy sobie tutaj co nieco. Smell-o-vision. Wow, mrożone mięso, halo, chciałbym steaka zjeść sobie, mrożonego. Znaczy, mrożonego, Jezu, podgrzanego. Fujka. Mrożony stek to byłby coś okropnego. Nie to, co taka mrożona pizza, bo mrożona pizza jako taka jest dobra w miarę. Ale to? Błagam. Dobra, pogadajmy sobie z kelnerem. Gdzie on jest? Kelner. You look like a bird dog. These pesky pigeons are pestering my customers. Could you chase them away? You never know. If I do him a favor, the cook might just throw me a bone. Okej. No dobra, tak więc dawaj piesku, gdzie jesteś? Gdzie ten drugi piesek? Halo? Pesku? Peseczku? Gdzie jesteś? Taś. O, policeman. Jak to policeman przeszukuje mnie? Ojejku. Musiałem aż nawet do tego nawiązanie zrobić. Dobra. Piesku. Halo, gdzie jesteś? Gdzie ten drugi pies?
Dobra, on tu jest, dobra. Czy trzeba będzie teraz z nim minigierkę zrobić? To kopanie to jest lightowe. Nie ze mną te numery. Kurde, ja się teraz tak na tym skupiłem, że aż, kurde, nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Jezu, za bardzo się skupiłem na tym, jak ten pies tutaj będzie kopał, ale widzę, że on jest daleko w tyle, więc nie ma co tutaj ten... Nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, które w sumie nawet rozlane nie jest, więc XD. Dobra, kość się nam tam pojawiła, oczywiście, że tak, ale my za ten czas idziemy do tego drugiego psa. Psie, gdzie jesteś? Ty, psia końcowo, gdzie jesteś? Co? Co? Dobra. Trochę się zagalopowałem znowu. O, tu jest. Nie, to jest kot. Lel. Myślałem, że to pies ten. O, coś do wykopania mamy. Widzicie? A? Spostrzegawczy Michał, kurde. I like it a lot. Dobra, 50 kostek, 50 kostek. O, jest. Chodź tu, hono tu. Robimy misję teraz, misję bożą zrobimy. Musimy te ptaki przegonić. Więc chodź tam do tego, do tej restauracji. O, widzicie? Patrzcie, jak on fajnie może wysoko skakać. Jake, ty tutaj zostań. Pilnuj, dobry piesek. A, widzicie? Teraz będziemy straszyć, kurde, ptaki. Poleciały tam. Lecimy za nimi. Hał, 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 hał. Boże święty, jakie to głupie. Straszymy je teraz w tę stronę. Teraz w tę stronę. W tę stronę. Myślę, że nam starczy lajtowo czasu. Hał, 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 hał. Dobrze! O to chodziło! Yes! I'm amazed. You're like one of those mythical creatures with marvelous magic powers. You astonish me, sir. Cut the flattery, buddy, and give the dog a bone. Thank you. Dziękuję. My favorite. Dziękuję za kostetkę. Byłem bardzo grzecznym pieskiem. Ej, police! Proszę nie przejeżdżać, kiedy psy przechodzą. Powinniśmy siebie zrozumieć w końcu, nie? O, jest dobra. To było głupie. 41/50. Tutaj też będą, z tego co pamiętam. A nie, tu już mam zebrane te fioletowe zapachy. Tam jeszcze jest coś u góry, tam chyba kostka jest, co nie? Czy tam też trzeba będzie coś wykopać? A jestem ciekaw, zobaczmy, zobaczmy. Ty, kostka normalnie. Lol. Na luzie se leżała. Na razie nie widzę żadnych fioletowych zapachów. To jest bardzo przerażające. A, tu jest. A, widzicie? Już znalazłem. Ale ja jestem dobry w tę grę. Nie no, nie będę się oszukiwał. Trochę słaby jestem w tę grę. No ale no co, cóż poradzę, gram w to pierwszy raz, nie? Nie mogę się po prostu nasłuchać muzyki z tej gry. Posłuchajcie sobie sami. Po prostu jest ona piękna.
Ej, czy mi się wydaje... Ty, patrzcie, tutaj jest śnieg o kolorze niebieskim, lol. Ktoś tutaj się zeszczał. W sensie smurfy się musiały zeszczać. Na taki swój kolor. Może tutaj smurfy przebywały, kto wie. Ja tam nie wiem. Nie doszukuję się takiego... takiej logiki. Ale być może. Nie jest to nieuniknione. Może smurfy tutaj przebywały. Jezu, czasówka Jake'iem tutaj to jest naprawdę katorga, powiem wam szczerze. Serio. To jest trochę słabe moim zdaniem. Znaczy, fajne jest to, że twórcy chcieli poddać się takiemu realizmowi, ale wydaje mi się, że im to się troszeczkę, jak to mawiają, wymsknęło spod kontroli za bardzo. Tak mi się wydaje. Bo jednak nie sądzę, że taki miał być efekt zamierzony, jeżeli chodzi o Jake'a i jego ślizganie się. Teraz ostatni zapach, gdzie jest? Tam jest, widzę. Dobra, mamy to. Teraz jeszcze tylko trzy fioletowe, normalne zapachy, te takie purpurowe. I będzie można zrobić misję dla dziewczynki i będziemy mieli wszystko zrobione z tej lokacji. Tak, dosłownie, mamy już tak na dobrą sprawę tylko dwie rzeczy do zrobienia. Serio, to będzie już wszystko z tej lokacji. Nawet szybko idzie w sumie. Ciekawe, czy tutaj gdzieś zapomniałem tych zapachów. Pewnie tak, znając życie, pewnie tutaj gdzieś zostawiłem te zapachy. Bo tutaj dokładnie nie eksplorowałem. Więc zaraz zobaczymy, jakie szydło wyjdzie z worka. Dobra, tutaj nic nie ma. Czyli tu byłem. A, widzicie, mówiłem, że tutaj zostawiłem. Nice. Czyli mamy wszystko zrobione, wszystkie zapachy mamy w tej lokacji zrobione na 100%. Dokładnie tak, 8 na 8, 12 na 12, 50 na 50, 8 na 8. Dokładnie tak, nawet macie tutaj potwierdzenie, a teraz pogadajmy z dziewczynką. Hey there, doggy. Some mean boy stole my coat to dress their snowman. Can you find it for me? Więc w dużym skrócie, tej dziewczynce jest zimno i potrzebuje kurtki. I ta kurtka nie znajduje się tutaj, ponieważ znajduje się właśnie tutaj, w tej lokacji. Czyli musimy udać się do Ski Slope. Ski Slope to swoją drogą będzie następna lokacja w kolejnym odcinku, czyli w odcinku numer 6. Bo tutaj będę akurat robił sobie lokację na odcinek. Chyba, że się okaże, że ta lokacja, którą tutaj teraz właśnie, po której teraz przemierzamy, będzie ona w miarę lightowa, no to wtedy, wiecie, to wtedy inaczej do tego się podejdzie. I tu jest ten płaszcz. A raczej kurtka. Swoją drogą, to jest właśnie ta lokacja, w której mi się gra softlockowała. Właśnie tutaj mi się gra softlockowała, więc zobaczymy, co będzie na tym save'ie. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. Błagam, żeby się nic nie wydarzyło. Błagam. 4 kostki mamy zebrane. Nice. Dobra, idziemy do dziewczynki. I guess those boys decided not to use it for their snowman after all. Could you turn around while I put it on? Mom taught me never to get dressed in front of strangers. Nice kid. Too bad she's 2 sandwiches short of a picnic. Oh, that's nice and toasty. Thank you so much. Now, could you please help me track down my missing dog? I found his collar not far from here. Follow me. Okej. Więc teraz musimy udać się za tą dziewczynką, ponieważ ona nam wtedy da kostkę. W sensie, może nie od razu da kostkę, ponieważ jest jeszcze jedna, powiedzmy, mini misja, którą musimy zrobić. A mianowicie, zaraz zobaczycie, co to dokładnie będzie. Dlatego podążamy za nią teraz. Bo wtedy nam da kostkę, oczywiście, kiedy to wykonamy. Where I found my dog's collar. Then I saw this big red truck driving away. Look out, doggy! It's that mean dog catcher. They say he ships strays like you off to Boom City.
Misja jest bardzo prosta, musimy zgubić tego psa. Jak widzicie, udało nam się to zrobić bezproblemowo. I teraz musimy wrócić do dziewczynki, bo ona nam da kość. Good doggy. You'll need lots of strength if you're going to look for my missing dog. Take this bone. Co jest? Co się stało? Halo? A, dobra, dała nam. Nie usłyszałem, że ona tam coś gadała. Dobra, dzięki. Dzięki. Ja stąd lecę, nara, papa. Dobra, lecimy sobie dalej wtedy. Tutaj już do budy, w sensie do naszego safe house'u. No, nazwijmy to taki safe house w sumie. Lake Minnewawa! It's time to put up those skis and shoot the breeze with CSKI's favorite radio show, The Loud Brothers Live! I to by było na tyle, moi drodzy. Mamy 100%! Mamy 100% tej lokacji, więc można zapisać sobie, wejść do budy i zakończyć sobie odcinek, tak więc... Moi drodzy, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, tak jak i poprzednie z Dogs Life. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapeczkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o Dogs Life, jak i o tym, co tutaj robimy. I polecam sobie wejść na moje socjale, linki oczywiście pozostanę w opisie, pozostawione w opisie. Ja się z wami żegnam i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i cześć!